Bohaterami dzisiejszego odcinka będą osoby, z którymi pracuję na co dzień w Mobiliku. Także zaraz usłyszycie, co do powiedzenia na temat narzędzi, z których na co dzień korzystamy, korzystają. Mają Kamil, który jest u nas strategiem, Rafał, który jest projektantem i Konrad, który jest product ownerem. Także ja tu już nie będę więcej nic mówić, bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia i oddaję głos właśnie chłopakom. Także cześć. Okej, chciałbym opowiedzieć o kilku narzędziach, które dla mnie jako product ownera w Mobiliku są po prostu niezbędne do tego, żeby po prostu dobrze pracować i zarządzać projektami, które robimy. Pierwszym takim narzędziem jest Asana. Asana wspiera w realizacji zadań. Mamy tych zadań w projekcie dziesiątki. Asana pozwala je rozpisać, pozwala przydzielić do nich osoby, oczywiście, jak wiadomo, sprawdzać, czy wszystko jest zgodnie z terminem. A jej największą siłą tak naprawdę jest wizualizacja. Możemy je zobaczyć w normalnej liście, możemy sobie je rozdzielić na takie koszyki, chociażby na przykład takie zadania, do których czekamy na odpowiedź. Albo, co jest bardzo ważną i fajną funkcją, możemy zobaczyć na takim timeline'ie, które zadania zależą od jakich następnych. Kolejnym narzędziem jest notatnik. Notatnik, prosta sprawa, ale dla mnie OneNote od Microsoftu jest tym, którego używam najczęściej. Głównie dlatego, że pozwala on na dosyć zaawansowaną, jak na tego typu narzędzie, edycję tekstu, która czasami się przydaje. Możemy fajnie zaznaczyć sobie, które zdanie na przykład jest bardzo istotne lub który punkt jest jakimś zadaniem do zrealizowania. Kolejne narzędzie, o którym powiem, to najbardziej potężne narzędzie z tej listy. Real-time board. Jego zastosowania tak naprawdę ogranicza tylko i wyłącznie nasze wyobraźnia. Ja na pewno jeszcze nie dotarłem do tego momentu. Jest to narzędzie, które dla mnie jako product ownera sprawiło, że uwierzyłem w pracę zdalną na cyfrowych, wielkich obszarach roboczych, które właśnie Real-time board oferuje. Praca na post-itach, która jest standardem przy pracy kreatywnej, tutaj jest przeniesiona do wersji cyfrowej i naprawdę wiele osób może w jednym czasie bardzo płynnie pracować nad wieloma różnymi zagadnieniami. Wszystko jest wspólne, wszystko jest płynne, wszystko działa naprawdę wyjątkowo dobrze i real-time board sprawił, że uwierzyłem, że naprawdę jest to możliwe. Mówiłem o cyfrowych narzędziach, to wspomnę o jednym bardziej poza tym światem. Model Camo. Model Camo to jest jedno z narzędzi, jak wiele ich istnieje na świecie, które służą do tego, żeby określić, jakimi rzeczami powinniśmy się w ogóle w projekcie zająć. Standardowo rozpisujemy sobie na osi X i Y. Na osi X rozpisujemy pracochłonność, mniej więcej tak jak wszędzie. Ale co ciekawe, na osi Y w modelu Camo rozpisujemy sobie, czy dana funkcja, którą chcemy stworzyć, spełnia oczekiwania klienta, ale na podstawie jego zadowolenia z danej funkcjonalności. Z drugiej właśnie strony, na dole tego wykresu, musimy rozpisać w takim razie rzeczy, które frustrują klienta, jeśli ich nie ma. Dzięki temu możemy odróżnić rzeczy, które rzeczywiście wpłyną bardzo pozytywnie, jeśli je zrobimy, od rzeczy, które wpłyną bardzo negatywnie, jeśli ich nie zrobimy. I dzięki temu możemy podjąć dużo lepsze decyzje. Ostatnim narzędziem jest w sumie najprostsze, ale chyba najbardziej potrzebne w pracy w obecnych czasach, gdzie pracujemy często zdalnie z różnymi firmami, z różnymi osobami. I to jest Appear-in, czyli narzędzie do wideokonferencji. I to, czym Appear-in dla mnie się wyróżnia, jest po prostu banalność tego rozwiązania. Tam nie trzeba tworzyć nie wiadomo jakich grup, nie trzeba zakładać kont, wysyła się po prostu linka do danego pokoju, którym sobie zarządzamy i 12 osób w wersji Pro, a 4 nawet w wersji darmowej mogą naprawdę w bardzo dobrej jakości rozmawiać ze sobą, dzielić się ekranem, czyli dokładnie to, czego tak naprawdę potrzebujemy. I Appear-in robi to tak prosto, że to jest najważniejsze. Robi tyle i aż tyle. Podstawowym narzędziem naszych projektantów interfejsów jest Sketch. Choć pojawił się na rynku stosunkowo niedawno, zdążył już zdobyć bardzo dużą rzeszę stałych użytkowników wśród projektantów. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak mały, tak nowy produkt wyprzedził giganta, jakim jest Photoshop? Po pierwsze, Bohemian Coding, czyli twórcy Sketcha, zbudowali go od podstaw z myślą o projektowaniu interfejsu. Po drugie, Sketch opiera się na grafice wektorowej. Dzięki temu do samego końca pracy nad projektem nie musimy myśleć o takich rzeczach jak rozdzielczości plików graficznych, na przykład ikon, które potem musimy przekazać deweloperom. I po trzecie, Sketch ma bardzo dużą i stale powiększającą się bazę pluginów. Jednym z takich pluginów jest Plant, czyli wtyczka odpowiedzialna za wersjonowanie plików sketchowych. To jest bardzo istotne, kiedy nad jednym projektem pracuje team projektantów. Plant pozwala na pracę nad jednym plikiem wielu projektantom jednocześnie. W przypadku wystąpienia konfliktów, czyli sytuacji, w której kilku projektantów zapisze w tym samym momencie zmianę jednego ekranu,
Plant zapyta nas, którą wersję takiego ekranu chcemy zachować, a której chcemy się pozbyć. Aby nasi badacze mogli przeprowadzić testy projektów, nad którymi pracujemy, stworzone wcześniej ekrany w Sketchu umieszczamy w aplikacjach InVision lub Marvel. W tych aplikacjach jesteśmy w stanie stworzyć prosty prototyp, który umożliwia nam przebadanie pewnych założeń projektowych albo też zaprezentowanie klientom zasady działania produktu. Praca projektanta UI nie sprowadza się tylko i wyłącznie do projektowania statycznych ekranów. W dzisiejszych czasach, kiedy strony internetowe i aplikacje dają nam możliwość włączenia w projekt animacji, umiejętne zastosowanie płynnych przejść pomiędzy ekranami lub pomiędzy stanami danych elementów interfejsu pozwala nam zachować ciągłość w procesie, w który zaangażowany jest w tym momencie użytkownik. Jesteśmy go w stanie przeprowadzić przez taki proces praktycznie za rękę. Aby takie przejście zaprojektować, korzystamy z aplikacji Principle. Zdarza się, że specyfika projektu, nad którym pracujemy, wymaga od nas stworzenia dużo bardziej szczegółowego prototypu uwzględniającego zachowanie interfejsu oraz elementów znajdujących się na nim. Wtedy programy typu InVision czy Marvel nie są dla nas wystarczające, a nam pozostaje sięgnąć po dużo bardziej zaawansowane narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest ProtoPy, czyli program, który łączy w sobie zalety InVision i Principle. Pozwala nam na stworzenie prototypu pełnej aplikacji uwzględniającej zachowania interfejsu oraz mikrointerakcje, czyli małe animacje elementów znajdujących się w interfejsie. Oczywiście stworzenie tak dokładnego prototypu wymaga dużego nakładu pracy. Zacznijmy od najprostszego, co nie znaczy, że od najsłabszego narzędzia z naszego dzisiejszego repertuaru. How might we, czyli jak moglibyśmy, to metoda spopularyzowana przez IDEO Design Kit, która opiera się na ujęciu w ramy pytania, jak moglibyśmy twojego wyzwania projektowego. To przeformułowanie wyzwania projektowego ma wygenerować i wskazać potencjalnie nowe szanse projektowe. Metoda może być częścią pracy kreatywnej, a pytania jak moglibyśmy zapisywane mogą być na post-itach i stanowić wkład do kolejnej fazy projektowej. Z kolei jeśli chcesz przenieść tę metodę na formatkę, to zacznij od odpowiedzi na pytanie komu i z czym chcesz pomóc. Następnie spróbuj określić, co twoje działanie sprawi, a na końcu określ od 1 do 3 sensownych mierników sukcesu, które będą wskazywać, że rzeczywiście ci się udało. Kolejne narzędzie to The Really Big Idea Sketchpad, narzędzie stworzone przez doktora Alexa Bartona, właściciela Innographera. Tool ten wykorzystywany jest głównie w sesjach kreatywnych, tam gdzie trzeba popracować nad pomysłem produktowym. Praca na tej kanwie zaczyna się od wypełnienia jej lewej części, wskazując ludzi zaangażowanych w projekt i ich kluczowe kompetencje. Następnie określa się ofertę, beneficjentów tego pomysłu, a finalnie propozycję wartości, którą macie dla tych beneficjentów. Narzędzie umożliwia analizę i rozwinięcie produktu, a razem z komplementarną kanwą The Really Big Idea Critique Pad stanowi komplet narzędzi do systematyzacji pracy nad pomysłem. Kolejne narzędzie to Product Canvas. Ta kanwa służy do szybkiego podsumowywania racjonale stojących za zasadnością tworzenia produktu. Można ją postrzegać jako taką rozbudowaną formę Customer Problem Solution. W ramach Product Canvas definiujemy cel tworzenia produktu, grupę, dla której ten produkt jest dedykowany, określamy cel produktu, a także główne funkcjonalności, cechy produktu, które będą stanowić o jego sukcesie. W tym miejscu warto również zdefiniować USP, czyli Unique Selling Proposition oraz inne składowe produktu, które będą cię odróżniać od konkurencji. Warto zwrócić uwagę, że w tej kanwie wartość produktu dotyczy wyłącznie aspektów biznesowych, to jest określenie źródeł przychodu czy określenie kanałów sprzedaży. Product Canvas w prosty sposób porządkuje wizję produktu. Kolejnym narzędziem jest Thinking Canvas. Jest to świetne narzędzie do generowania i testowania modeli biznesowych. Kanwy linowe używają bardziej klientocentrycznego podejścia niż Business Model Canvas. Praca z kanwą rozpoczyna się od określenia segmentów klientów. Najczęściej wybiera się od 2 do 3 najważniejszych. Dla każdego segmentu tworzy się osobną kanwę, wypełniając bloki w określonej kolejności. Przy pierwszych iteracjach nie jest konieczne wypełnianie wszystkich bloków. Kolejne wersje kanwy powinny powstawać razem z rozwojem waszego produktu i jego koncepcji. Po określeniu segmentu listuje się 3 główne problemy, które są dla tego segmentu charakterystyczne, a następnie definiuje się unikalną propozycję wartości wraz z wysokopoziomowym, jednozdaniowym określeniem, czym ten produkt jest, a tak zwanym High Concept Pitch. High Concept Pitch pozwala oddać charakter twojego produktu,
poprzez coś, co już jest odbiorcy znane. Na przykład aplikacja Psinder to taki Tinder dla psów. Kolejne bloki wypełnia się zgodnie z zalecaną przez twórcę Canwy kolejnością. W sieci znajdziecie bardzo dużo przykładów, jak należy poprawnie wypełniać link Canvas. Kolejne ćwiczenie to chiński portret. To bardzo efektywne i proste narzędzie warsztatowe, które pozwala spersonifikować cechy produktu lub usługi. W gruncie rzeczy wykonanie ćwiczenia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czym byłby ten produkt, gdyby był jedną z czterech kategorii: zwierzęciem, posiłkiem, krajobrazem lub przedmiotem codziennego użytku. Zadanie może być zadaniem indywidualnym lub zadaniem grupowym. Przedstawienie wyników ćwiczenia zawsze musi się łączyć z dobrym debriefingiem i identyfikacją pożądanych cech produktu. No i wygląda na to, że to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym materiale. Czy chcielibyście, żeby takich materiałów na kanale pojawiało się więcej? Może jakieś zagadnienie szczególnie Was z tego wszystkiego zainteresowało? Także wpadajcie tam, zostawiajcie komentarze, dawajcie znać, co i jak. Widzimy się za tydzień, trzymajcie się, cześć!